I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem wróżenie z fusów. Wrócił do nas kto? Oczywiście Ben i Crypto Crew z ostatniej audycji. Dodajemy drugą część. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Zapraszam. Nonetheless, it's going to be an absolute wild ride. Na pewno to będzie dzika jazda. There's going to be plenty of data to look at. Będzie dużo danych zbiorczych do tego, żeby zaobserwować je na wykresie. And we'll have to do it through multiple lenses. I musimy spojrzeć na to przez parę okularów, czyli bardziej, no, tutaj już z różnych perspektyw. Staying level-headed and continuing to go against the herd, because the herd at any moment... I na pewno pominąć tłum, bo tłum... ...that we potentially approach 200,000, it'll be absolute pandemonium. And everybody will be saying, you know what? $1 million is right around the corner. Bo gdy dojdziemy do 200 tysięcy dolarów, albo nawet gdzieś tam w granicach 100, 200, no to wtedy każdy będzie mówił o milionie dolarów. So that's time to be cautious. I to jest właśnie ten czas, kiedy należy być ostrożnym. I also want to show you another model. It's similar to that one, but it's more of like a rainbow of various. Chciałbym pokazać jeszcze jeden model. To jest taka tęcza. Regression bands to sort of just show where we are. I żeby pokazać, gdzie teraz jesteśmy. Within each cycle. W każdym cyklu. And one of the reasons why I like this chart. Jednym z powodów, dlaczego lubię, uwielbiam ten wykres. Is because it really helps define where our accumulation phase is. To pokazuje też, kiedy albo definiuje akumulację, fazy akumulacji in terms of this band right here for... z tej właśnie tego regionu, czy band. Last cycle, and then it also essentially being the same for the current cycle as well. I ten wykres, albo ten band, czy powiedzmy tutaj okres, jest ten sam w tym szczycie. Well, however, the current cycle had more intra-cycle volatility. Ale ten cykl miał troszeczkę takiej intra-cykli, czyli takich wewnętrznych zagrań. Right, so the last cycle just stayed within this regression band. Dlatego ostatni cykl był właśnie w fazie akumulacji w tym rejonie cały czas. From March of 2015 od marca 2015 until May or do maja, czerwca 2017. June of 2017, May of 2017. So we were literally in this band. Byliśmy w tych granicach. This cycle, we were in this band mostly, but we also had more intra-cycle volatility, where we came up to this band. Mamy też takie dodatkowe punkty, czyli nie trzymaliśmy w ryzach tylko tego poziomu, ale wyszliśmy też punkt wyżej. Briefly, in 2019, w 2019 na te chyba 14 tysięcy dolarów. But we didn't just do that. We also then subsequently... Ale też nie zrobiliśmy tylko tego, zeszliśmy poniżej tego poziomu. I dotknęliśmy tej bandy, czyli tego poziomu. I to do tej pory miał więcej takich wewnętrznych cykli. Volatility. And it's funny, zmienności. If you go back and look at the last cycle before that one, the band was actually one band higher. It was this one. A wcześniej ta banda była ciutkę wyżej, czyli ten poziom był wyżej. Teraz jesteśmy niżej i zobaczymy. Also more or less corresponded to the same band from the prior cycle. It's really hard to know with these early ones because there's not a ton of data. But... I te wcześniejsze dane troszeczkę są takie nie poprawne, jasne, bo mieliśmy za mało danych zbiorczych w tamtym okresie. You can generally see that the first two cycles, więc te pierwsze dwa cykle had the same, had the same accumulation, miały te same fazy akumulacji. And then in this cycle and this cycle we more or less had the same accumulation. A tutaj w tych cyklach band, except that our current cycle, mieliśmy też, powiedzmy, w tym ostatnim to samo, ale w tym ostatnim już mieliśmy więcej danych. So far has had more intra-cycle volatility and we touched this band, i wyszliśmy i wyżej i dużo niżej. And then came back down to this one. And then we continued along our way for a while. A potem kontynuowaliśmy oczywiście naszą drogę w tym już naszym punkcie zbiorczym. And then we blasted off. A potem wyszliśmy jeszcze wyżej. And
Now we're at the top of... Teraz jesteśmy na szczycie tej zielonej linii. Actually, this one. That we haven't been at. The last time we were at this w której nie byliśmy od regression band was actually in April of 20 kwietnia 2018 roku. And when we were at it, by the way, the price was only $10,000. I wtedy cena Bitcoina była w granicach $10,000. So you can see that, as I always say, right, time is on our side. Więc widzimy, że czas jest po naszej stronie. Several years later, we're at the same band. Parę lat później jesteśmy w tej samej bandzie. Tym samym zakresie. But the valuation is about six times higher. Ale wartość jest sześciokrotnie wyższa. Yeah, I like this chart. It makes me nervous. Podoba mi się ten wykres. Troszeczkę powoduje to, że jestem troszeczkę nerwowy. When you showed me this really briefly before we started filming, my initial thought is, oh boy, we are potentially at a market top right now. I w momencie, kiedy mi to pokazałeś, to zacząłem się zastanawiać. Mówię, chyba jesteśmy w potencjalnym szczycie tego marketu. Just given the fact that the first market top was in that color spectrum. Bo biorąc pod uwagę, że pierwszy szczyt był w tym kolorze. The second one went to the color spectrum right prior. Drugi szczyt był ciutkę poniżej. And the third one went to the color spectrum right prior to that. I trzeci poniżej. Right. And the color spectrum prior now is where we are right now. This. I kolor spektrum, to co nam mówi ten wykres, to teraz bardzo możliwe, żeby to brać pod uwagę, to, że możemy być w szczycie tej hossy. Could be a top right now. That would shock the world. To by szokowało na pewno świat. So you're right. I mean, so one of the things we've looked at, and before we've measured this, and it had been approximately 2.5 log lines down, right? So our subsequent peaks after a prior peak never were able to reach the same regression band. Także za każdym szczytem nie mogliśmy dojść do tego samego poziomu na tym wykresie. Najczęściej to było dwa poziomy niżej. Prior peak went to, right? So as you said. This one reached this upper band, but then our future prices never actually came back to those. Ale, czyli spójrzmy. Mamy 2011 rok. Dlatego słuchacie Fenia, bo wam wytłumaczy co do joty. A więc góra była w maju 2011. Chwilę później już nie doszliśmy ani do tego poziomu, ani do tego niższego, tylko już w 2014 doszliśmy dwa poziomy niżej. Co to może oznaczać? To that band or the band below it, right? It never went to that band or the next band. It peaked in two bands below. Także dwie bandy albo poziomy niżej. But, and then if you continue along the way, we can see that the next cycle did not go back to this band. I kolejny cykl też nie doszedł do ani do tego, ani do tego niższego, tylko dwa cykle niżej. Or this one, and in fact it peaked all the way down here, barely basically touching the bottom of the yellow band. I wtedy dotykając prawie trzy, wyobraźcie sobie, raz, dwa, no dobra, dwa i prawie trzeci, bo doszliśmy do pierwszego poziomu z tego właśnie żółtego koloru. And so if you just continue along the way, and we look to see where we currently are. I jeżeli byśmy kontynuowali w tym momencie, to jesteśmy dwa poziomy niżej i to by szokowało świat. Jeżeli chodzi o all time high. I would say the first thing we might say is that this band could be a theoretical upper limit that it's going to be very hard to reach. Okay. I ten szczyt z tamtego okresu będzie trudny do wychwycenia. $188,000. Okay, because we've never gone back to the same. Bo nigdy nie doszliśmy do tego samego poziomu. And before, we've never even gone back to the band that was below the prior band. Nawet do tego poniżej. Zobaczmy poniżej. To mamy tutaj tą cenę 61,000. Wow. Zobaczmy jeszcze raz 61. Czy ja tutaj się mylę? Zobaczmy tutaj. A nie, ja się troszeczkę mylę, bo to dzisiaj by było. Ta jedna poniżej 105,000. 105,000, a ta niżej wtedy jest na 61. In prior cycles. So, at the very least, I might say, well, this band might be somewhat unobtainable. And if you look at this band, it's currently already at, the peak is already at 188,000. Dokładnie.
Ta bariera jest 188 tysięcy. So I'm not saying that Bitcoin won't reach 180. I nie mówię o tym, że Bitcoin nie dojdzie do tej ceny. Oczywiście to jest możliwe. $88,000. I actually believe that, you know, all we need for Bitcoin to reach that level is time. Ale o czym mówię tutaj zawsze to, żeby dojść do tego momentu, czego potrzebujemy w Bitcoinie, to jest czas. It's just that by the time Bitcoin does reach 100... Ale w czasie, kiedy Bitcoin dojdzie do tego momentu, $88,000. My guess is that it will no longer correspond to this band. Ale może to nie korespondować do tego rejonu. But maybe one of these lower bands down. Albo jednego niższego, bardziej nie jednego niższego, albo nawet jeszcze niższego. Here and so that we just need more time. Dlatego potrzebujemy więcej czasu. To get there, I think time is ultimately what we need. But if dlatego czas to jest to, co potrzebujemy. We look to say if this is the if this is sort of an unobtainable band in the short term. We can see that it ranges from around $110,000. Także kolejny poniżej to jest 110 tysięcy do 188, który może nie zostać osiągnięty. Up to $190,000, almost $200,000. Nawet 190, 200 tysięcy prawie. Now, and we know that it is going up each and every day. Wiemy, że każdego dnia ten wykres się zwiększa i też cena, w której mówimy o tych bandach Bitcoina. Okay, and so, you know, by say the end of this year, the upper bound on this band could correspond to a much higher valuation. It will correspond to a much higher valuation. Więc na końcu tego roku, ja tutaj na chwilę spojrzałem, to było 250 tysięcy. Jeżeli byśmy mieli iść tym szczytem, który nie powinien tak wyglądać, bo powinniśmy być dwa niżej. Than it is now. So this is just something to keep in mind. Again, it's not to say that we can't do it. Więc to jest coś, co miejmy na uwadze. To nie oznacza to, że nie dojdziemy do tych cen. It's just to say that we haven't done it in the past. Ale nie zrobiliśmy tego wcześniej. And we are moving up relatively quickly. I dochodzimy tam relatywnie szybko. I don't think anyone would necessarily be that surprised if things cooled down for a while. But just to give you an idea, if we were able to go into the next band, which is only one band below. Ale nawet jeśli byśmy mieli się przebić przez następną bandę, sorry za tłumaczenie, ale powiedzmy ten rejon. Ale ja mówię bandę, bo już chyba wiecie, o co chodzi. Czyli kolejną bandę, jeżeli byśmy mieli wejść z ceną Bitcoina, gdy nigdy tego wcześniej nie zrobiliśmy. Uważajcie na to. Nigdy wcześniej na tym wykresie tego nie zrobiliśmy. Okay. Bitcoin has never gone to the band that it was in. Or the band below it from a prior cycle. If we were to go into it, it would be the first time. I jeżeli byśmy to zrobili, to było po raz pierwszy. And it currently ranges, if we zoom in here. I w tym momencie to nam mówi o tym. It currently ranges from around 61,000. O 61,000 dolarów. Up to 105. Do 105. Czyli to byś korespondowało z czym? Z double top. Czyli dojść do 58, 7, 6, nawet do 61 możemy dojść i powiedzieć, o, już jesteśmy powyżej 58, a potem... Pamiętajcie i miejcie to na uwadze, żeby po prostu to też brać. Manic time. Dlatego jeżeli wyjdziemy tam, no to będziemy w tych takich warunkach. In the market. I think it'd be a very emotional time for a lot of people. If something like that were to happen, I do think it would be a very manic time in the market because we're getting into very heated territory. I jeżeli dojdziemy tam, to będzie, no, można powiedzieć, taki okres na markecie szalony, bo w takim okresie nigdy do tej pory nie byliśmy. Także to oznacza na tym wykresie ten szczyt, w którym jesteśmy, a potem spadek. We are. And I think you pointed out, you know, a handful of things from this cycle, which are a little bit off. You know, we're going above where we generally are, and then we're going below where we generally are during that accumulation phase. Right. One wrench to throw in here is that potential deca cycle. Ale co bym chciał tutaj dodać, CryptoCrew, to jest to ten 10-letni cykl. That would make sense. Który miałby sens. Of the recent moves. Z tymi ostatnimi ruchami. And could potentially create a theory for how this
potential wave one, gdzie ta potencjalna fala pierwsza could enter this purple area for the może dojść do tej purpurowej linii first time po raz pierwszy and be similar to our previous wave one i być right, like, można podobne to do tego co mieliśmy tutaj, czyli jeżeli byśmy mieli zakończyć 10-letni cykl na tym wykresie, to to już bierzemy pod uwagę, to się kończy i jeszcze raz idziemy do purpurowej linii. You discussed this on my channel like sort of like an correct in, like an impulse move where mm-hmm. it sort of it does something that it hasn't done in a while and then maybe has one of these corrections like this where it's a lot shorter than a normal bear market, right? I mean, we know that a lot. Czyli mówimy o takim ruchu wyższym, czego nie zrobiło to do tej pory. Potem mamy taką korektę. A lot of the bear markets tend to last a lot longer, like this one. And even this one was relatively short, but it... Gdzie ta pierwsza była taka korekta szybsza, potem mieliśmy te dłuższe okresy. Also followed a very impulsive move. So this could be interesting because... I może to być interesujące. I was thinking about this after you came on the show, in fact. O tym, jak pojawiłeś się tutaj na tym show, zacząłem się zastanawiać też, that if this is sort of an impulse move, gdzie by to był taki impulsywny, nowy ruch dziesięcioletni. One thing we can look at is, jedną rzeczą, którą możemy tutaj zaobserwować, to to, że ten ruch, który mamy teraz, nie jest tak ostry w górę jak ten z 2011. Ale musimy to respektować, bo kapitalizacja Bitcoina też jest wyższa i te ruchy potrzebują dużo więcej ilości gotówki niż wtedy, z dolara powiedzmy na 5 dolarów. Ale jeżeli to by był taki ten impulsywny ruch, gdzie potem mamy korektę, and then another longer bull market. A potem dłuższy bull market, czyli hossa. Sort of like we had over here. Tak jak mieliśmy wcześniej. I don't think a lot of people would expect something like that. Nie wiem, czy dużo osób by myślała na ten temat w taki sposób, albo tego oczekiwała. And that would be an interesting observation because i to by była interesująca obserwacja. It would also imply that our current impulsive move. I to by też dodało takiej nutki tego, że ten obecny ruch might be a slope that's it could be unobtainable later on in the cycle if this is sort of the impulse move followed by a couple other bull markets later on. Może to być taki ruch, który no później nie będzie taki dostępny, bo możemy mieć jeszcze korektę do 23,000 i wszyscy będą przepowiadać 10,8, a tu nagle powolny wzrost i potem 50 czy tam 160,000 500,000. Yeah, and it's we won't have the data for a few years. Oczywiście nie będziemy mieć danych przez kolejne parę lat. Fortunately, but right. If this deca cycle is a thing. Ale jeżeli ten dziesięcioletni cykl jest jakąś taką rzeczą, you know, wave one is super powerful. Fala pierwsza jest naprawdę poważna. Wave two is very extreme. Fala druga jest ekstremalna. And the fact of the pullback is severe, quick. I korekta jest bardzo szybka. And then wave three is generally pretty long. A fala trzecia jest dłuższa. And very strong. I też silna. And then, you know, wave four and five kind of lose their momentum and strength. Right. So again, we won't have the data for several years. So I'm gonna be. Więc na ten temat nie będziemy mieć danych przez kolejne parę lat, ale be keeping a close eye on it. Będziemy na to zwracać uwagę. As we progress. Sure. Yeah, well, I mean, I think that sort of wraps up that model. I mean. I wydaje mi się, że to zamyka ten model, także ja już się tutaj zamknę. Zobaczę, czy jeszcze jest coś do przetłumaczenia. No nie. Także mamy przetłumaczoną tą audycję, którą nie przetłumaczyłem do tej pory. Także dziękuję za wasze komentarze, za wasze e-maile. Ej, Feniks, tego nie przetłumaczyłeś. Także Łukasz, dzięki. Jest teraz przetłumaczone i ja wam życzę wspaniałej soboty. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.